That is such a difference, bro. Your light is so much brighter compared to that. That was right in front of you. Pewne fotografie wryły się głęboko w naszą wspólną świadomość, wywołując mieszankę strachu, fascynacji i zainteresowania. Te zdjęcia przeraziły cały świat i pozostawiły naukowców w zakłopotaniu. Ale jak naukowcy wyjaśniają te tajemnicze zdjęcia? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Będzie sporo kontrowersyjnych zdjęć, a YouTube za takimi filmami nie przepada, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, a jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić tak ciekawych filmów. Napisz komentarz "zdjęcie", a przypnę ci serduszko. Jeśli chcesz zobaczyć najbardziej szokujące zdjęcia, to oglądaj do końca, bo tam zawsze najciekawsze rzeczy. Wąż z 1959 roku. W rozległych terenach regionu Katanga, który obecnie należy do Demokratycznej Republiki Konga, miało miejsce intrygujące wydarzenie. Belgijski pilot helikopterów, Remy Vanna, twierdził, że dostrzegł ogromnego węża, rzekomo o długości około 15 metrów. Pilotowi udało się nawet zrobić zdjęcie tego węża z helikoptera. Na zdjęciu głowa węża jest uniesiona nad ziemią, wydaje się reagować na obecność helikoptera. Według Vanny wąż miał zauważalny biały grzebień biegnący wzdłuż ciała oraz dużą trójkątną głowę. Aby to sobie uświadomić, rozważ dobrze znane gatunki gigantycznych węży, takie jak zielona anakonda i pyton dżunglowy. Choć są to naprawdę duże węże, zwykle nie osiągają długości zgłaszanej w Katandze. Na przykład największy odnotowany pyton dżunglowy miał zaledwie około 3,2 metra długości. Katanga, znana ze swojego bogatego zróżnicowania biologicznego, jest domem dla różnych form życia dzikiej przyrody, ale pomysł na węża o tak ogromnej wielkości wydaje się niewiarygodny. Od 1959 roku nie było żadnych kolejnych obserwacji ani dowodów potwierdzających istnienie tak wielkiego węża. Tajemniczy kostium z kolcami, który wprawiał w oszołomienie wielu przez wieki, gdyż jego prawdziwe przeznaczenie pozostaje nieznane. Niektórzy spekulują, że został pierwotnie stworzony jako odzież do polowania na niedźwiedzie w XIX wieku. Inni jednak sprzeciwiają się tej teorii. Pomimo niepewności, wypracowanie alternatywnych funkcji dla tak enigmatycznej odzieży okazuje się wyzwaniem. Jedna intrygująca możliwość wywodzi swoje korzenie z XVIII wieku, gdzie Niemcy sugerują, że mogła być ona wykonana do użytku w festiwalach kulturowych, jak Vogelgriff, wcielając w legendarną postać. Jednak dokładna natura tej postaci pozostaje zagadką. Być może ty możesz rzucić trochę światła na ten zagadkowy artefakt. Czy kiedykolwiek natknąłeś się na niego w filmach? Być może przypominasz sobie podobną odzież w filmie z twojego dzieciństwa z postacią o imieniu Razer. Tytuł może uciec ci z pamięci, ale na pewno było to doświadczenie mrożące krew w żyłach. Możliwe, że pochodziło to z klasycznego horroru, jak Piekielny Kodeks. Niemniej jednak widok takiego stroju przywołuje obrazy rozbudowanych kostiumów, co świadczy o jego znaczeniu kulturowym i historycznym. Tajemnica jachtu Jupiter. Jacht Joita wyruszył w podróż z ruchliwego portu w Apia na zachodnim Samoa w kierunku malowniczych wysp Tokala. Jednak ta morska podróż nie potoczyła się zgodnie z planem. Zamiast dotrzeć do swojego zamierzonego celu, jacht zniknął, ginąc w bezmiarze oceanu. Po męczącym oczekiwaniu przez 37 dni, Joita wreszcie została odnaleziona. Jednak nie tam, gdzie powinna być. Zamiast tego znaleziono ją aż 1000 kilometrów na południe od swojego kursu. To odchylenie od zaplanowanej trasy wzbudziło liczne pytania i wywołało zainteresowanie wśród miłośników żeglugi. Zbudowany z dbałością o szczegóły we wczesnych latach 30. XX wieku, ten statek był czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Symbolizował luksus i bogactwo. W trudnych latach II wojny światowej odegrał wyjątkową rolę, będąc gospodarzem wystawnych przyjęć, na których pojawiała się elita Hollywood. Po wojnie Joita przechodziła do nowego rozdziału, służąc jako okręt patrolowy US Navy, zanim ostatecznie została wycofana ze służby. Właścicielami jachtu był wielokrotnie zmieniany, aż w końcu trafił pod opiekę profesora Catherine Lamala z Uniwersytetu Hawajskiego. Profesor Lamala, w geście przyjaźni, przekazała jacht swojemu bliskiemu przyjacielowi,
Thomasowi Millerowi. 9 grudnia 2009 roku spokojne niebo nad północną Norwegią nagle rozświetliło się spektaklem niepodobnym do żadnego wcześniejszego zjawiska. Norweska anomalia spiralna, znana również jako spiral norweski, ukazała się w inspirującym pokazie błysków światła i promieniującego niebieskiego światła, rozciągając się i wirując po niebiańskim malowidle. To, co uczyniło to wydarzenie szczególnie fascynującym, to jego czas i lokalizacja. Północna Norwegia, ze swoimi niezanieczyszczonymi krajobrazami i dziką przyrodą, zapewniła idealne tło dla tak tajemniczego zjawiska. Gdy zjawisko się rozwijało, nie tylko lokalni obserwatorzy byli zaczarowani. Raporty napłynęły z sąsiednich regionów, a nawet międzynarodowi obserwatorzy byli przyciągnięci do hipnotyzującego widoku. Frenetyczna aktywność w mediach społecznościowych, która nastąpiła, dodawała zjawisku dodatkowej intrygi. Świadkowie, zarówno amatorscy obserwatorzy nieba, jak i doświadczeni astronomowie, dzielili się swoimi relacjami, zdjęciami i filmami, przyczyniając się do globalnej rozmowy na temat natury zjawiska. Spekulacje szalały, a teorie obejmowały zarówno możliwe, jak i fantastyczne wytłumaczenia. Niektórzy proponowali naturalne wyjaśnienia, sugerując zjawiska atmosferyczne, takie jak rzadkie formacje chmur lub refrakcja światła. Inni sugerowali bardziej fantastyczne wytłumaczenia, w tym teorie o działaniach UFO czy eksperymentach rządowych. Tajemnicza anomalia spiralna nad Norwegią nadal pozostaje jednym z najbardziej niejasnych zjawisk astronomicznych naszych czasów. Stojąc dumnie wśród stromych klifów wybrzeża Anglii, latarnia morska świętego Augustyna jest dowodem zarówno na morską historię, jak i architektoniczną chwałę. Jednak pod swoim imponującym względem zewnętrznym kryje opowieść okrytą tajemnicą i przyciągającą ludzi z całego świata – legendę o damie latarni. Przez pokolenia zarówno odwiedzający, jak i personel dzielili się opowieściami o dziwnych zdarzeniach i niewytłumaczalnych przypadkach w murach latarni świętego Augustyna. Szepty rozbrzmiewają przez puste korytarze, chłodne podmuchy utrzymują się w opuszczonych komnatach, a widma duchów zostały zaobserwowane w korytarzach. Wszystko to wplątuje się w tajemnice historii latarni. Wśród tych spektralnych opowieści żadna nie jest bardziej urzekająca niż ta o damie na wieży. Mówi się, że duchowa obecność grasuje w górnych partiach latarni. Jej nadprzyrodzona postać spogląda smutnie w stronę niekończącego się morza. Jej wyraz twarzy nasycony jest smutkiem. Spekulacje kwitną co do jej tożsamości. Niektórzy podejrzewają, że może to być duch byłego strażnika latarni, zobowiązany do służby nawet po śmierci. Inni sądzą, że jest to kobieta pochłonięta żalem, wiecznie opłakująca utraconą miłość. Historia skrzydła strzeżonego przypomina fascynującą łamigłówkę, która zaczyna się od fotografii zrobionej w 1919 roku. Na tym zdjęciu widzisz pilotów sił powietrznych pozujących, jakby to był kolejny dzień w pracy. Ale jest tu haczyk. Legenda głosi, że w tej pozornie zwyczajnej fotografii tkwi niezwykły sekret. Widmo Frediego Jacksona, innego pilota, który tragicznie stracił życie kilka dni wcześniej. Jackson, który dawno powinien już być poza tym światem, pojawia się na fotografii obok swoich kolegów, prawie tak, jakby nigdy nie odszedł. Niektórzy twierdzą, że to tylko iluzja, zwykłe wyobrażenie, ale są inni, którzy wierzą w nadnaturalne znaczenie, widząc tę widmową obecność jako znak, że istnieje coś poza życiem po śmierci. Ta opowieść nie dotyczy tylko duchów i przerażających fotografii, odnosi się do czegoś głębszego w nas, naszej niekończącej się ciekawości tego, co leży poza życiem. Fotografia skrzydła strzeżonego zmusza nas do konfrontacji z pytaniami o granice naszego zrozumienia, o to, co jest rzeczywiste, a co wykracza poza nasz zasięg. Eksplozja kotła parowozu. Pierwsza eksplozja kotła parowozu miała miejsce w 1813 roku, gdy brytyjski inżynier o imieniu William Brunton postanowił przyspieszyć swój pociąg. Zwiększył więc ciśnienie pary w kotle, co jednak zakończyło się wybuchem. Gdy te eksplozje miały miejsce, rury na przodzie maszyn parowych wyleciały w powietrze. Te rury odpowiadały za przenoszenie ciepła z pieca w celu przekształcenia wody w parę. Skutki tych eksplozji wyglądały surrealistycznie, prawie jakby pociąg został zaatakowany przez metaliczne stworzenie z tentaklami.
Niektóre wynalazki z przeszłości mogą wydawać się nie tylko dziwaczne, ale wręcz przerażające. Weźmy na przykład pierwsze zdjęcie, na którym widać dziewczynkę w basenie, noszącą coś, co wygląda jak coś z horroru. Ta dziwna maska do pływania została wynaleziona w 1928 roku. Pomimo przerażającego wyglądu, pełniła praktyczną funkcję. Pomagała pływakom osłonić twarze przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Drugie zdjęcie przedstawia kolejny dziwny wynalazek. Kombinezon do nurkowania, który przypomina potwora zrobionego z skóry. Ten kombinezon, znany jako Stary Pan, pochodzi z początku XVIII wieku. Emma Hoke, kobieta cierpiąca na chorobę, spisała listy do swojego męża, powtarzając w nich ciągle tę samą frazę – przyjdź do mnie. Jej pismo pozbawione było przerw, tworząc dziwny widok na papierze. W młodym wieku 30 lat Emma uległa załamaniu nerwowemu, nawiedzana przez sny, które przyćmiły jej rzeczywistość. Obawiając się o jej zdrowie, jej mąż zdecydował się na leczenie w instytucji psychiatrycznej. Choć początkowo Emma wydawała się wyzdrowieć, szybko nawracała w objęcia swojej choroby, zdiagnozowanej jako schizofrenia. Spędziła lata w murach szpitala, dni wypełnione samotnością myśli. Pomimo ograniczeń znalazła pokój w pisaniu listów, wylewając na papier swoje najgłębsze myśli. Jednak te listy pozostały niewysłane, a jej pragnienie ponownego połączenia się z mężem pozostało niewypowiedziane. Dzisiaj te listy stanowią dowód na twórczy duch, który trwa nawet w głębinach choroby psychicznej. Zachowane w prywatnej kolekcji psychiatry Hansa Prinzhorna, oferują one wgląd w złożone działania umysłu poddawanego wpływom schizofrenii. Schizofrenia, choć nierzadka, stawia przed chorymi trudne wyzwanie. Halucynacje, urojenia i dysfunkcje społeczne charakteryzują tę chorobę, często pozostawiając jednostki niezdolnymi do odróżnienia rzeczywistości od własnych tworów. Leatherman. To zdjęcie ukazuje naprawdę niezwykłą postać, znanego jako Leatherman, słynnego pustelnika, który był obiektem fascynacji przez cały XIX wiek. Jego podróże po Nowym Świecie przyciągały uwagę głównie ze względu na jego charakterystyczny wygląd, ubrany w wytrzymałe skórzane stroje starannie wykonane własnymi rękami. Waga jego ubioru sięgała około 27 kg. Pomimo swojej imponującej prezencji, Leatherman nie stanowił zagrożenia. Jego znajomość języka angielskiego ograniczała się do krótkich odpowiedzi i gestów, podczas gdy swobodnie rozmawiał po francusku, co sugeruje możliwe pochodzenie z Francji, poparte znalezieniem francuskiej modlitewnika wśród jego rzeczy. Jego życie toczyło się zgodnie z przewidywalnym schematem, pokonując rocznie około 600 km między rzekami Connecticut i Hudson. Znane twarze wzdłuż jego trasy oczekiwały na jego przybycie, przygotowując mu ofiary chleba, herbaty i tytoniu, co tworzyło poczucie wspólnoty wokół jego osobliwej podróży. Przez 32 lata przemierzał tę samą trasę, aż pewnego fatalnego dnia niespodziewanie zniknął. Później został znaleziony martwy w jaskini, będąc ofiarą raka jamy ustnej. Jego ostateczne miejsce spoczynku na cmentarzu w Sparta, stan Nowy Jork, pierwotnie oznaczone imieniem Jewel Badley na nagrobku, stało się miejscem zainteresowania. W 2011 roku władze próbowały przenieść jego szczątki, ale grobowiec był pusty. W 2004 roku pojawiła się plotka o rzekomo złapanym obcym w Chile. Przez całą historię ludzie zawsze fascynowali się gwiazdami, rozważając wieczne pytanie – czy jesteśmy sami we wszechświecie? Ta ciekawość utrzymuje się od tysiącleci, a wielu wierzy, że istoty pozaziemskie odwiedzały Ziemię od starożytnych czasów. Niektórzy nawet sugerują, że obcy odegrali rolę w budowie niezwykłych starożytnych struktur. W ostatnich latach doniesienia o obserwacjach UFO zapaliły debaty i śledztwa na całym świecie. Choć niektóre obserwacje można wyjaśnić jako zwyczajne zjawiska, takie jak samoloty czy satelity, część pozostaje tajemnicą, podsycając spekulacje na temat spotkań z istotami pozaziemskimi. Mimo zainteresowania, społeczność naukowa zazwyczaj zachowuje sceptycyzm, podkreślając potrzebę solidnych dowodów. Projekty takie jak SETI, poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej, kontynuują swoją misję w poszukiwaniu oznak życia pozaziemskiego. Jednak wśród poważnych badań istnieje nieskończona liczba domniemanych obserwacji uchwyconych na kamerze. Na przykład
rozmyte zdjęcie krążące po internecie, rzekomo pokazujące dwóch jeźdźców na koniach obok osobliwej małej postaci z dużą głową. To rodzaj obrazu, który wywołuje dyskusję zarówno wśród zwolenników, jak i sceptyków. Możesz zastanawiać się, dlaczego te rzekome spotkania z obcymi zawsze są uchwycone na niejasnych lub ziarnistych zdjęciach. To ważne pytanie, nad którym zastanawia się wielu teoretyków spiskowych. Niektórzy twierdzą, że te zdjęcia stanowią dowód na rzeczywiste odwiedziny istot pozaziemskich na Ziemi, podczas gdy inni uważają je za zwykłe nieporozumienia. Tajemnica Skunk Ape. Zagadkowy Skunk Ape, o którym plotkuje się, że zamieszkuje odległe i nieprzebyte mokradła Florydy, to istota zarówno fascynująca, jak i przerażająca. Legenda głosi, że ten enigmatyczny stwór unikał wykrycia przez ludzi przez wieki, poruszając się po gęstych lasach i bagnistych terenach z niezwykłą dyskrecją. Opisy spotkań ze Skunk Ape często opisują go jako ogromną dwunożną istotę, mierzącą przynajmniej 2 metrów wzrostu, pokrytą ciemnym, brudnym futrem, która zdaje się doskonale wtapiać w cienie bagna. Jego charakterystyczny zapach, przypominający mieszankę zgniłych jaj i gnijącej roślinności, został zgłoszony przez świadków z daleka, pozostawiając niezatarte wrażenie na tych, którzy odważają się wkraczać na jego terytorium. Dodatkową intrygę dodają relacje o świecących oczach Skunk Ape, które rzekomo przenikają przez ciemność bagien w nocy, wzbudzając pierwotny lęk u tych, którzy je ujrzeli. Niektórzy spekulują, że ten jasny światłocień może być naturalną adaptacją do nocnego polowania, podczas gdy inni przypisują go nadprzyrodzonym źródłom. W dzisiejszym zgiełku świata, pełnego niekończących się rozproszeń, takich jak hałas i gadżety, trudno sobie wyobrazić prostsze czasy. Jednak już w latach 20. ludzie borykali się z podobnymi wyzwaniami. Hugo Gernsbach, ożywiony umysł, poszukiwał rozwiązania dla ciągłego natłoku informacji i hałasu, który utrudniał skupienie się i spokój. Wyobraź sobie osobliwe urządzenie. Drewniany hełm ozdobiony filcem, wyposażony w szklane płytki w miejscach oczu i przegrodę w okolicy ust. Nietypowe nakrycie głowy, znane jako izolator, nie był przeznaczony dla astronautów ani nurków głębinowych, ale dla zwykłych ludzi, którzy szukali odpoczynku od chaosu współczesnego życia. Izolator służył jako schronienie dla tych, którzy pragnęli samotności pośród zgiełku świata. Otaczał noszącego, osłaniając go przed zewnętrznymi rozproszeniami, pozwalając mu zanurzyć się w spokoju czytania i pisania. Pomimo pozornej, dziwacznej aparycji, izolator był dowodem na ludzką pomysłowość i nieustające dążenie do skupienia w coraz głośniejszym świecie. Podczas gdy dzisiejsi programiści aplikacji mobilnych dążą do zwalczania rozproszeń za pomocą różnych narzędzi do zarządzania czasem, izolator pozostaje zabawnym zabytkiem z dawno minionych czasów. Incydent zaobserwowany przez pilota F-18 jest jednym z najbardziej zagadkowych zdarzeń na naszej planecie. Przez całą historię raporty o niezidentyfikowanych obiektach latających, czyli UFO, przedstawiały szereg dziwnych świateł, nietypowych statków powietrznych i niejasnych zjawisk, które od wieków fascynowały ludzką ciekawość. Te obserwacje, często otoczone tajemnicą, zostały udokumentowane w różnych kulturach i cywilizacjach, sugerując wspólną fascynację tym, co nieznane. Częstotliwość obserwacji UFO wahała się przez ostatnie kilkadziesiąt lat pod wpływem różnych czynników. Zauważalne zmiany w kulturze popularnej, postępy technologiczne w lotnictwie i obserwacji oraz zwiększona świadomość społeczna odegrały rolę w kształtowaniu liczby zgłaszanych obserwacji. Niektóre lata odnotowują wzrost liczby raportów z setkami dokumentowanych na całym świecie, podczas gdy inne doświadczają spadku. Warto zauważyć, że wiele zgłoszonych obserwacji można przypisać wyjaśnieniom takim jak zwykłe obiekty, na przykład konwencjonalne statki powietrzne, drony czy naturalne zjawiska, takie jak ruchy gwiazd. Jednak wśród tych wyjaśnień znajduje się podzbiór obserwacji, które przekraczają łatwą kategoryzację, kwestionując nasze zrozumienie nieba. Fotografia lewitacji Eusapi Paladino, wykonana w Paryżu w 1898 roku, od dawna intryguje i dziwi wielu ludzi na świecie. Eusapia Paladino, włoska medium o rzekomo nadprzyrodzonych zdolnościach, prezentowała różnorodne zjawiska podczas swoich sesji, począwszy od komunikacji z zmarłymi,
poprzez materializację rąk, aż po lewitację stołów. Ta konkretna fotografia, zrobiona podczas jednej z jej sesji, przedstawia Paladino pozornie lewitującą nad stołem, otoczoną atmosferą tajemnicy. Francuski lekarz, który sfotografował to enigmatyczne zdjęcie, twierdził, że zostało ono wykonane w rygorystycznych warunkach, przy czym ręce i nogi Paladino były trzymane przez pomocników. Twierdził, że stół unosił się w powietrze bez fizycznego kontaktu ze strony samej Paladino, podkreślając autentyczność uchwyconego momentu. Ponadto opisywał on obserwacje innych nadzwyczajnych zjawisk podczas sesji, takich jak pojawienie się lśniącej ręki i twarzy, wydających się materializować znikąd. Pomimo nacisku fotografa na autentyczność zdjęcia, sceptycy i krytycy podnoszą wątpliwości co do jego prawdziwości. Wskazują oni różne aspekty, które budzą podejrzenia, takie jak pozornie nienaturalna pozycja ciała Paladino, brak cieni pod lewitującym stołem oraz potencjalna obecność ukrytych drutów lub podpór. W cichej miejscowości Oak Ridge, ukrytej w sercu Apalachów, stała stara drewniana chatka schowana w gęstym lesie. Należała do naukowca o imieniu dr Elias Stone. Dr Stone był znany z przełomowych badań w dziedzinie fizyki, ale jego ostatnie odkrycie wstrząsnęło społecznością naukową i nie tylko. Pewnego przełomowego wieczoru natrafił na tajemniczą skrzynię ukrytą w głębinach swojego strychu. Wewnątrz znajdowało się 20 fotografii, każda bardziej zagadkowa od poprzedniej. To nie były zwykłe zdjęcia. Przedstawiały sceny, które wykraczały poza wszelkie logiczne wyjaśnienie. Pierwsze zdjęcie ukazywało opustoszałą ulicę, oświetloną przez dziwne zielone światło, z mrocznymi sylwetkami czających się w tle. Drugie przedstawiało rozległe morze, ale woda wydawała się zamarznięta, zawieszona w czasie. Kiedy dr Stone przeglądał pozostałe zdjęcia, zdał sobie sprawę z wagi swojego odkrycia. Słowo o dziwnych fotografiach szybko rozeszło się, a teoretycy szybko zaczęli snuć teorie o ich pochodzeniu. Naukowcy z całego świata zbiegli do Oak Ridge, desperacko próbując rozwiązać tajemnicę zdjęć, ale mimo ich najlepszych starań nie wydawało się, że robią jakikolwiek postęp. Wkrótce porzucili fotografię z frustracji, licząc na to, że kiedyś w dalekiej przyszłości, dzięki bardziej zaawansowanej technologii, ludzkość zrozumie ukryte znaczenie tych zdjęć. Czy sądzisz, że kiedyś odkryjemy tajemnicę tych fotografii? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Zapraszam Cię na mojego Instagrama xpafix. Za każdego follow'a postaram się odwdzięczyć serduszkiem. Zadziwiający film Pattersona Gimlina z Bigfootem. W 1966 roku doszło do niezwykłego spotkania, kiedy dwaj poszukiwacze przygód, Roger Patterson i Bob Gimlin, wybrali się w odległe dzicze Bluff Creek w Kalifornii. Ich misją było znalezienie dowodów na istnienie nieuchwytnego Bigfoota. To, co uchwycili tego przełomowego dnia na kamerze, jest niczym innym jak ciekawą, lecz rozmytą prawie minutową sekwencją wideo. Na nagraniu widzimy dużą, przypominającą małpę, istotę pewnie kroczącą przez las, jej masywna sylwetka okryta ciemnym futrem. Istota nawet zatrzymuje się, by spojrzeć bezpośrednio w kamerę, zdając się rozpoznawać swoją publiczność, zanim z łatwością znika w gęstej roślinności. To spotkanie wywołało dziesięciolecia gorących dyskusji na temat autentyczności filmu. Patterson, twórca filmu, stanowczo twierdził, że rzeczywiście stanął twarzą w twarz z prawdziwym Bigfootem i udało mu się uwiecznić to niepowtarzalne spotkanie na taśmie filmowej. Jednak sceptycy od dawna podnoszą wątpliwości, sugerując możliwość sztuczki lub starannie wykonanego kostiumu. Przeprowadzono wiele naukowych analiz próbujących przetłumaczyć wielkość, proporcji i krok stworzenia. Niektórzy eksperci twierdzą, że wymiary i ruchy postaci nie zgadzają się z żadnym znanym gatunkiem małpy. Z drugiej strony, przeciwnicy wskazują na brak klarowności w materiale filmowym, co utrudnia wyciągnięcie jakichkolwiek jednoznacznych wniosków. Zniknięcie Frederica Valentina to fascynująca zagadka lotnicza, która miała miejsce w przełomowym wieczorze 1978 roku. Frederick, młody australijski pilot, wyruszył na rutynowy lot treningowy z Melbourne w samolocie Cessna 1821, mającym dotrzeć na Wyspę Króla. Mało kto wtedy podejrzewał, że ta podróż zamieni się w zagadkową łamigłówkę, która przez lata będzie intrygować śledczych.
Podczas lotu nad cieśniną Bassa Frederick skontaktował się z kontrolą ruchu lotniczego w Melbourne, by zgłosić niesamowite spotkanie. Mówił o niezidentyfikowanym obiekcie, który śledził go, opisując go jako lśniący metaliczny przedmiot z jasnymi światłami i chaotycznymi ruchami. Jego niepokój był widoczny, gdy wyraził zaniepokojenie bliskością tajemniczego obiektu i jego niekonwencjonalnym zachowaniem. W chwili przerażenia wymówił on kryptyczne słowa: "Unosi się i to nie jest samolot." Po czym komunikacja nagle przerwała się. Pomimo wyczerpujących wysiłków poszukiwawczych trwających dni i obejmujących ogromne obszary lądu i morza, ani Frederick, ani jego samolot nigdy nie zostały odnalezione. Na spokojnej drodze niedaleko granicy Missouri i Oklahoma istnieje tajemnicze zjawisko, które od lat zadziwia zarówno mieszkańców, jak i podróżnych. Znane jest jako duchowe światło. Ten piękny krąg światła pojawia się nagle bez uprzedzenia i wykonuje hipnotyzujący taniec w powietrzu. Unosi się, zmieniając jasność i kolor, a potem równie tajemniczo, jak się pojawiło, znika w powietrzu. Duchowe światło stało się przedmiotem licznych legend i opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Według tradycji Indian Ameryki Północnej te światła mogą być duszami nieszczęśliwych kochanków błądzących po ziemi albo starożytnymi wojownikami patrolującymi swoje ziemie przodków. Próby wyjaśnienia tajemniczego światła doprowadziły do szerokiej gamy teorii. Niektórzy sugerują, że może to być spowodowane przez gazowe zjawiska atmosferyczne lub odbicie świateł samochodowych z odległych autostrad. Jednakże, mimo licznych prób, tajemnica duchowego światła pozostaje niewyjaśniona. Nawet dzisiaj mieszkańcy i ciekawi odwiedzający starają się uchwycić migawkę tego ulotnego zjawiska i uwiecznić je na zdjęciach. Pomimo tych wysiłków, nie znaleziono jednak konkretnych dowodów, które rozwiałyby tę zagadkę.